Psychologia w ostatnich latach coraz bardziej skupia się na temacie traum i nie jest to przypadek. Wielu z nas nosi w sobie bowiem nieprzepracowane rany, które mogą mieć ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Trauma nie tylko ingeruje w nasze myśli i emocje, ale potrafi także kierować naszymi działaniami w nieoczekiwany sposób. Ale pojawia się pytanie, do czego tak naprawdę może nas popchnąć bardzo silna i nieprzepracowana trauma? Film One Hour Photo to mroczna opowieść o cienkiej granicy między podziwem a obsesją. Zanurza się w głąb ludzkiej psychiki, pokazując, jak trauma może zmienić spokojnego człowieka w oprawcę. Opowiada on historię Sai Perisha, na pierwszy rzut oka zwyczajnego pracownika zakładu fotograficznego. Sympatycznego, choć nieco ekscentrycznego mężczyznę, którego życie wydaje się być równie zwyczajne, jak jego codzienna rutyna. Jednak za fasadą uprzejmego uśmiechu kryje się ocean niewypowiedzianych emocji i niezaspokojonych pragnień. Co więc się dzieje, gdy trauma z przeszłości staje się soczewką, przez którą patrzymy na świat? Jak daleko może posunąć się człowiek w poszukiwaniu bliskości i akceptacji, których nigdy nie zaznał? I czy my sami w pogoni za idealnym obrazem naszego życia nie stajemy się więźniami własnych iluzji? Ten thriller psychologiczny to zwierciadło naszych lęków i tęsknot. To opowieść o cenie pozorów szczęścia i mrocznych zakamarkach duszy. Przygotuj się więc na podróż w głąb umysłu człowieka, pchniętego na skraj obsesji przez swoją przeszłość oraz izolację. Odkryj cienką granicę pomiędzy pragnieniem bliskości a niebezpiecznym przywiązaniem. I zastanów się, czy ty też nie nosisz w sobie głosu pragnącego być usłyszanym. Sai pracuje jako fototechnik w supermarkecie od 12 lat. Fotografia jest jego pasją i swoją usługę określa jako niezbędną potrzebę, a siebie jako kogoś, kto tą potrzebę zaspokaja. Czuje się dzięki temu kimś ważnym i potrzebnym w życiu ludzi. Jego praca stanowi centrum jego życia. Z ogromną pasją i zaangażowaniem skupia się na jakości, którą dostarcza, postrzegając swój zawód jako formę sztuki. I've been doing POS mini lab work for over 20 years now. I consider it an important job. When people's houses are on fire, what's the first thing they save after their pets and their loved ones are safe? The family photos. Some people think that this is a job for a clerk. They actually believe that any idiot that attends a two-day seminar can master the art of making beautiful prints in less than an hour. Of course, like most things, there's far more to it than meets the eye. Podchodzi wręcz perfekcjonistycznie do swojego zawodu, nazywając siebie najlepszym specjalistą w stanie, a może nawet kraju. To czasem jednak budzi niezrozumienie ludzi, którzy nie podchodzą do jego pracy z taką dokładnością jak on. Sai, are you kidding me? What? I got three of these fucking machines down today. Gonna be in Heber Springs by 3. Larry! All I'm asking you to do is look at these prints. Plus 0.3. Sorry, are you fucking kidding me? 0.3? Nobody gives a shit until those shifts are in the double digits. It's blue, Larry! W czasach, gdy wywoływanie zdjęć było jeszcze stałym elementem fotografii, oddawałeś swoją rolkę filmową nieznajomemu technikowi i zwykle nie zastanawiałeś się nad tym, że widział on wszystko to, co sfotografowałeś. Sai miał dzięki temu wręcz niepokojąco wrażliwy dostęp do doświadczeń swoich klientów. I choć był on dla nich kimś zupełnie obcym, to on sam wiedział o nich przerażająco więcej. The store has several regular customers. There's Mrs. Von Unworth, who only takes pictures of her cats. I've never seen a picture of a human being. Just cats. Two copies, please, Mr. Perry. We get all the new parents, which in this neighborhood makes up a big part of our business. New parents go photo crazy. I don't know how many rolls I have here. Obserwując główną postać z boku, możemy zobaczyć, że choć momentami Sai może wydawać się niezręcznym introwertykiem, to gdy znajdzie się wśród ludzi, sprawia wrażenie całkiem przyjaznej i sympatycznej osoby. Jego codzienność wydaje się bardzo pogodna, a na twarzy wiecznie gości uśmiech. Gdy światła supermarketu gasną, a fototechnik wraca do domu, dostrzegamy jednak zgoła inną, smutną rzeczywistość. Sai prowadzi skrajnie samotne życie. Przekraczając próg swojego mieszkania, wita go smutne, sterylne i pozbawione jakiegokolwiek ciepła mieszkanie, w którym nikt na niego nie czeka. Nie cieszy się towarzystwem przyjaciół, krewnych czy partnerki, a jego jedynym towarzyszem jest jego chomik. Można wręcz odczuć przygnębiający stan, który towarzyszy otaczającej go przestrzeni.
Pomimo samotności, w jego życiu istnieje jednak trójka osób, która ma dla niego ogromne znaczenie. Są to jedni z jego stałych klientów, których obdarzył szczególnym sentymentem. Była to rodzina Yorkinów. Gdy po raz pierwszy pojawiają się w filmie, Sy, słysząc ich ze swojego laboratorium, z ekscytacji popełnia błąd, co nie jest typowe dla jego skrajnie perfekcjonistycznego podejścia, a następnie w pośpiechu pędzi do recepcji, aby ich obsłużyć. Can I get that address again? 326 Serrano Terrace, Yoshi. I'll take care of Mrs. Yorkin. What have we got today? Samotność Sy spowodowała, że podświadomie szukał on ciepła, którego brakuje mu w życiu. Obserwował on więc bliskie, emocjonalne chwile rodziny Yorkinów przez ponad 11 lat. Od ciąży Niny, po narodziny ich syna Jake'a, który teraz odwiedza go jako 9-latek z mamą i powoli się do nich przywiązywał. Sy stworzył przez te 11 lat tak zwaną relację parasocjalną. Jest to relacja, w której jedna strona inwestuje swój wysiłek i emocje, a druga nawet nie ma pojęcia o istnieniu tej pierwszej. Stało się tak, ponieważ możliwość obserwacji Yorkinów i ich ciepłych relacji wypełniała pustkę w duszy Sy, dostarczając mu namiastkę tego, czego sam potrzebował i chciał doświadczyć. Film doskonale oddaje te emocje poprzez kolorystykę. Jego otoczenie jest jasne, wręcz sterylno-czyste, symbolizując jego wewnętrzną pustkę, wynikającą z braku bliskich relacji oraz samotności. Sy ubiera się z kolei w wyblakłe kolory, które nie wyróżniają go w tłumie, co symbolizuje fakt, że zlewa się on ze sterylnym otoczeniem i staje się niewidoczny dla innych. Jedyny moment, gdy przełamuje on ten schemat barw, to czas, gdy ubiera się do pracy. Jego niebieska kamizelka oznacza personę, w którą wciela się Sy. Jaskrawy kolor symbolizuje bowiem, że daje mu ona chwilowe poczucie widoczności. Jest on dzięki niej dostrzeżony i w efekcie doceniony, co sprawia, że praca staje się centrum jego życia. Jednak nawet to poczucie kompetencji nie rozwiązuje wszystkich jego problemów. W tym sterylnym otoczeniu supermarketu nadal brakuje mu ciepła i emocji, co czyni go pustą skorupą człowieka. W kontrze do tego, życie Yorkinów jest wypełnione pełnią kolorów czerwieni, błękitu, zieleni i wszystkiego innego, co symbolizuje troskę oraz emocje, których Sy tak desperacko potrzebuje. Te subtelne wskazówki filmowe pokazują, że Sy pragnie być dostrzeżony i otoczony ciepłem relacji, bez których czuje się jak niezauważalny element codzienności. Most people don't take snapshots of the little things. The used band-aid. The guy at the gas station. The wasp on the jello. But these are the things that make up the true picture of our lives. People don't take pictures of these things. W rzeczywistości Sy mówi tutaj o sobie. Jego wyblakła prezencja i ubiór sprawiają, że zlewa się z otoczeniem i jest niezauważalny dla innych. To on jest taką małą, codzienną rzeczą, której nikt nie dostrzega. Jego fantazją jest więc być zauważonym, aby nasycić swoją niezaspokojoną potrzebę ludzkiego ciepła czy uwagi. Jego potrzeba bliskości sprawia, że przez ponad dekadę Sy regularnie rozwijał pararelację z rodziną Yorkinów i z czasem stał się ich stalkerem. A jak każdy prześladowca, prędzej czy później starał się przekuć swoją fantazją w rzeczywistość. Traktował on Yorkinów lepiej niż innych, skracał dystans, szybciej wykonywał dla nich zdjęcia, czy nawet dał Jake'owi darmowy aparat, gdy dowiedział się, że ten ma urodziny. You know, we have a special gift for birthday boys. Really? Mm-hmm, that's right. Birthday boys get a free camera. Wow, Jake, what do you say? Thanks. Jego poziom zaangażowania przekraczał jednak zdrowy wymiar i zwykłą próbę stworzenia przyjacielskiej relacji. Oprócz próby złapania uwagi Yorkinów, w tajemnicy wykonuje on bowiem dodatkowe kopie zdjęć, które od nich dostaje i tworzy z nich na swojej ścianie kolaż pełen ciepłych kolorów, którymi próbuje wypełnić swoją bezbarwną przestrzeń. W trakcie filmu obserwujemy, jak Sy posuwa się z realizacją fantazji coraz dalej. Gdy dla przykładu po raz pierwszy spotyka przypadkiem w sklepie Willa Yorkina, traktuje go praktycznie jak gwiazdę rocka i próbuje nawiązać z nim relację. You're Will Yorkin. Yeah? Sy Parrish. I'm the photo tech here. I do all your family's pictures. Oh, right. Sy the photo guy. Right. Here you are in the flesh. You're a very lucky man, Mr. Yorkin. I'm sorry? You have a wonderful family. And if you don't mind my saying so, a very beautiful house, too. Thank you, Sy. I appreciate that. Odwiedza również Jake'a na treningu, by dać mu zabawkę, o której marzył, aby zaskarbić sobie jego sympatię. Zaczyna też doświadczać tak zwanego maladaptive daydreaming.
Jest to zaburzenie psychiczne, w którym dana osoba nadmiernie marzy na jawie, czasami przez wiele godzin. Ten rodzaj marzeń na jawie jest niezdrową lub negatywną próbą poradzenia sobie z problemem lub przystosowaniem się do niego. W swojej urojonej fantazji Sai jest częścią życia Yorkinów, wujkiem Sai, który jest przez nich adorowany oraz lubiany. You're going out today. Uncle Sai! Can you help me put this together? Sai zaczyna teraz planować więc kolejne wydarzenia i posuwa się do manipulacji mającej pomóc mu zrealizować swoją fantazję. Odwiedza targ, na którym kupuje starą fotografię kobiety i całkowicie przypadkiem spotyka Ninę Yorkin w supermarkecie, w którym pracuje. Dosiada się do niej i wyciąga przy niej książkę, którą wcześniej podpatrzył w jej torebce. Zaczyna zwierzać się jej z nieprawdziwej przeszłości, aby zaskarbić sobie jej sympatię i wzbudzić w niej współczucie. She looks very nice. She's passed away. I'm sorry, Sai. Wtedy też nad życiem Sai zaczynają pojawiać się czarne chmury. Jego szef odkrywa bowiem nieścisłości w liczbie sprzedanych i wywołanych zdjęć, a lata obsesyjnego kolekcjonowania dodatkowych kopii fotografii Yorkinów wychodzą na jaw. Sai zostaje zwolniony. Jest to dla niego potężny cios, ponieważ to nie tylko utrata pracy, to również utrata jego jedynego źródła poczucia wartości i celu w jego pustym, samotnym życiu. I'm letting you go. No. Free disposable cameras to customers on their birthday? That must have been your bright idea. Sure shit isn't company policy. You can't do this. It's done, Sai. Można niemal fizycznie odczuć ból i żal Sai, gdy jego starannie zbudowany świat rozpada się na kawałki. W tym samym czasie los Sai serwuje mu kolejny cios. Wywołuje on pierwszą rolkę zdjęć młodego Jake'a, a to co widzi łamie mu serce. Chłopiec uwiecznił bowiem małe, codzienne rzeczy, dostrzegając piękno tam, gdzie inni ludzie go nie dostrzegają. W tym momencie Sai uświadamia sobie gorzką prawdę. Jake był jedyną osobą, która naprawdę go zauważyła, widząc w nim kogoś więcej niż tylko anonimowego technika. To odkrycie jest dla Sai emocjonalnym trzęsieniem ziemi. I feel bad for someone. Somebody at school? No. What do you mean you feel bad? Someone seems sad. They don't have any friends. People make fun of them. That makes me feel bad for them. Who is that and doesn't have any friends? Sai. Sai? The photo guy at the 1 hour place? Yeah. Jake. I really feel bad for him. But Jake. Również wtedy następuje kluczowy zwrot akcji. Do zakładu fotograficznego przychodzi kobieta, która wydaje się Sai podejrzanie znajoma. Just one sec. Maya, that's a very beautiful name. Thank you. Have you ever picked up prints here before? I think maybe once. It was a long time ago. Face looks very familiar. Nękany podejrzeniami przegląda swój kolaż zdjęć Yorkinów i rozpoznaje ją na jednym z nich. Sai wraca wtedy pod osłoną nocy do supermarketu i odnajduje fotografie, które chciała wywołać. Odkrywa wtedy jej romans z Willem Yorkinem. W tym momencie cały świat Sai rozpada się na kawałki. Yorkinowie, których idealizował jako ucieleśnienie wszystkiego, czego brakowało w jego własnym życiu, okazują być się rodziną pełną zdrady oraz kłamstw. W tym momencie historia Sai nabiera mrocznego obrotu. By zrozumieć jego dalsze działania, musimy cofnąć się do korzeni jego dzieciństwa, gdzie powstała jego trauma.
W rozmowie z policjantem z ostatniej sceny, Sy sugeruje, że padł ofiarą molestowania ze strony ojca, który robił mu zdjęcia, kiedy go wykorzystywał. You would never neglect and abuse your children. Make horrible demands of your children. You would never ask. You would never ask your children to do things. Things that children shouldn't do. You would never take disgusting, sick, degrading pictures of your children doing these things. You would never treat your children like animals. W innej scenie, gdy po raz pierwszy spotyka się sam na sam z Jake'iem, wspomina o mononukleozie, żółtaczce i złamanym obojczyku. When I was your age, I wasn't very good at sports. I was sick all the time. Kept coming down with mono and hepatitis, and then I broke my collarbone and I had to wear this weird cast where I kept my arm up like this all winter. Wasn't exactly the most popular kid. Mononukleoza i żółtaczka, o których wspomina, to choroby przenoszone przez bliski kontakt, w tym także seksualny. Można więc przypuszczać, że zaraził się od ojca, gdy był przez niego wykorzystywany. Złamany obojczyk mógł być z kolei wynikiem próby ucieczki. Te wydarzenia rzucają światłość na osobowość Sy. Został on skrzywdzony nie tylko przez ojca, ale i matkę, która biernie się temu przyglądała. Dwie najbliższe mu osoby, zamiast dać niezbędne dziecku poczucie bezpieczeństwa, skrzywdziły go, co sprawiło, że emocjonalnie się wycofał i nie nawiązał w przyszłym życiu żadnych wartościowych relacji. Stał się człowiekiem noszącym sobie traumy, pełnym pustki i samotności. Te informacje doskonale tłumaczą przebieg już dorosłego życia Sy. Trauma bycia wykorzystywanym przez własnego ojca spowodowała u niego rozwinięcie się tak zwanego lękowo unikającego stylu przywiązania. Charakteryzuje się on skrajnie sprzecznymi uczuciami. Osoba, która go rozwinęła, posiada bowiem zarówno silne pragnienie emocjonalnej bliskości, jednak z powodu krzywd, których doświadczyła, również i strachu przed zbytnim zbliżeniem się w związkach do drugiej osoby, z powodu możliwości bycia skrzywdzonym lub odrzuconym. Psychologowie Rain oraz Marr podejrzewali, że osoby z wysokim poziomem lękowego i unikającego stylu przywiązania częściej uciekają w świat fantazji. Ich badania wykazały, że takie osoby faktycznie tworzą iluzoryczne pararelacje ze swoimi ulubionymi, fikcyjnymi postaciami. Książka, program czy inne media przenoszą je bowiem w scenerię, oferując ucieczkę od rzeczywistości. Fikcyjne postaci dają im bowiem poczucie bliskości bez lęku przed odrzuceniem. Yes, that's my little nephew, Jake. It's a handsome boy. Isn't he? Yeah. I got him a camera for his birthday. Co więcej, według tych samych badań, osoby z lękowym przywiązaniem częściej tworzą tak zwane relacje pasożytnicze z ulubionymi postaciami, tworząc z nimi w swojej głowie fikcyjną, przyjacielską relację. He likes you, Sy. Oh. He calls you Sy the photo guy. No, I've watched him grow since he was this big. That's right. We've been doing our pictures for a long time. You know, I almost feel like Uncle Sy. Badania sugerują więc, że styl przywiązania, który Sy rozwinął poprzez swoją traumę, spowodował, że jako cichy obserwator zaczął tworzyć pasożytniczą relację z rodziną Yorkinów oraz spowodowało to jego dezadaptacyjne marzycielstwo, czyli uciekanie w fantazjowanie o byciu ich przyjacielem, wujkiem Sy, który jest przez nich doceniony i kochany. Ci ludzie stali się przez lata pożywieniem, mającym zapewnić mu substytut ciepła wartościowych relacji. Trauma wykształciła u Sy również dwa zaburzenia osobowości, którymi były borderline oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Borderline powodowało u niego takie rzeczy jak impulsywność, szybko zmieniające się intensywne emocje, strach przed odrzuceniem, zmieniający się obraz samego siebie oraz burzliwe relacje, które mogą szybko przejść od poczucia, że dana osoba jest zaufanym, lojalnym przyjacielem, do myślenia, że jest podstępnym, znienawidzonym wrogiem. Drugie zaburzenie osobowości, obsesyjno-kompulsywne, powodowało z kolei perfekcjonizm w swoim zawodzie, skrajne zwracanie uwagi na detale oraz przywiązanie się do określonych zasad, np. zasad moralnych, mówiących o tym, jak powinien zachować się dobry ojciec, jak i matka, która dba o dobro swojego dziecka. Te zaburzenia osobowości sprawiły, że Sy zbudował swoje życie wokół fantazji oraz urojeń.
borderline powodował niskie poczucie własnej wartości, które przykrywał on poprzez wcielanie się w rolę najlepszego specjalisty w kraju, dostarczającego niezbędną usługę, co pozwalało mu poczuć się ważnym i dostrzeżonym. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne spowodowały z kolei, że jego praca była formą podświadomego radzenia sobie z traumą. Poprzez skrajny perfekcjonizm i dostarczenie wysokiej jakości usług próbował on naprawić swoją przeszłość. Chciał on dać ludziom piękne wspomnienia, których on sam nigdy nie zaznał. Teraz, kiedy wielkimi krokami zbliżała się do niego świadomość o utracie pracy, a jego obraz rodziny Yorkinów został doszczętnie zniszczony, zaburzenie borderline spowodowało nagłe wahania nastroju. Zdesperowane i zdeterminowane Sy decyduje się więc ujawnić zdradę Willa. Ukrywa dowody wśród zdjęć Jake'a, a następnie śledzi Innę, która odkrywa niewierność męża. Wtedy jednak staje się coś, czego Sy się nie spodziewał. Czatując pod ich domem, czeka aż małżonka skonfrontuje swojego męża. Jednak ku jego zdziwieniu, ten moment nigdy nie następuje, a Sy wpada we frustrację. Borderline Sy ponownie się aktywuje. Jego pozytywne uczucia wobec rodziny Yorkinów zmieniają się w nienawiść. To kluczowy moment w psychologicznej podróży Sy. Zaczyna on bowiem postrzegać tę rodzinę jako odbicie swojej własnej. Jake symbolizuje w tej sytuacji dla niego niewinność zagrożoną przez toksyczne środowisko domowe. Will staje się w oczach Sy uosobieniem przemocowego ojca niszczącego rodzinę poprzez swoje seksualne, egoistyczne popędy. Nina z kolei reprezentuje teraz bierną matkę niezdolną do ochrony własnego dziecka. Ta paralela między przyszłością Sy a sytuacją Jake'a motywuje dalsze działania bohatera. Sy czuje teraz, że musi interweniować, by chronić chłopca. Zrobić to, czego nikt nie zrobił dla niego w dzieciństwie. Jego trauma zostaje odtworzona, prowadząc do desperackich czynów. Targany sprzecznymi emocjami, Sy podejmuje drastyczne kroki. Śledzi Willa i jego kochankę do hotelu oraz włamuje się do ich pokoju. Zmusza ich wtedy do pozowania do zdjęć w upokarzających pozach. To nie tylko akt zemsty, ale także próba odtworzenia i przepracowania własnej traumy. Sy poprzez swoje działania próbuje symbolicznie ukarać swojego ojca za zniszczenie mu życia i chronić swoje młodsze ja. W głębi duszy Sy jednak wie, że jego działania są złe. Przed akcją w hotelu robi więc zdjęcia córce swojego byłego szefa i daje do wywołania w swoim byłym zakładzie technicznym, celowo zostawiając ślad dla policji. To podświadome wołanie o pomoc, próba przerwania spirali destrukcji. Z jednej strony chce on więc wymierzyć sprawiedliwość, z drugiej jednak wie, że przekracza granice i powinien zostać powstrzymany. Gdy ucieka z hotelu, policja jest już przez to od wielu godzin na jego tropie, a Sy zostaje złapany. Gdy Sy zostaje zatrzymany i przewieziony na posterunek policji, prosi o zdjęcia zrobione w hotelu. Ku zaskoczeniu wszystkich okazuje się, że nie zrobił żadnych kompromitujących fotografii. Od początku nie chciał on nikogo skrzywdzić, a jedynie zmusić Willa do zakończenia jego romansu, aby Jake mógł się wychowywać w wolnej od traum rodzinie. Historia Sy boleśnie zwraca uwagę, jak trauma wpływa na życie człowieka i jak desperacko poszukujemy bliskości w świecie, który często wydaje się zimny i obojętny. Symbolika filmu jest dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek, ukazując nie tylko do czego może pchnąć nas trauma i samotność, ale też naszą podatność na złudzenia. Zdjęcia, choć nie oddają pełnej prawdy, pozwalają stworzyć fasadę szczęścia oraz spełnienia i są jedynie fizyczną formą, która nie potrafi zamknąć w butelce tego, co naprawdę siedzi wewnątrz nas. Nawet Sy, zawodowy fototechnik, uległ temu złudzeniu, zakochując się w fasadzie Yorkinów. Ostatnie ujęcie filmu pokazuje zdjęcie rodziny Yorkinów z uśmiechniętym Sy u ich boku, wskazując, że wolałby on nadal żyć w urojonej rzeczywistości, gdzie jest częścią ich rodziny. Wszystko bowiem, czego Sy chciał, to być częścią kochającej rodziny i dostać coś, czego nigdy w życiu nie było dane mu zaznać.